Cześć, dzisiaj przedstawię Wam moją recenzję i ciekawostki dotyczące odcinka Perkusja. Jest to Blue w Shortach, jest to najnowsza seria tych odcinków krótkometrażowych, które są dość króciutkie, więc zapraszam bardzo serdecznie. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i moi drodzy, poniżej w opisie i w przypiętym komentarzu macie zestawienie najlepszych zabawek Blue i Bingo. Możecie kupić sobie gry w dobrych cenach. Link w opisie i przypiętym komentarzu. Będą tu spoilery, także uważajcie na to, ale chcę też poznać wasze zdanie na ten temat. Więc odcinek zaczyna się od sugestii, czyli że Bingo powinna nauczyć się grać na skrzypcach, chociaż Bingo nigdy wcześniej nie wykazywała w ogóle zainteresowania instrumentami muzycznymi. Czyli uważa, że nauka gry na tak złożonym instrumencie jak skrzypce miałyby pozytywny wpływ na jej zdolności poznawcze. Badania pokazują, że edukacja muzyczna może poprawić uwagę, pamięć i zdolności motoryczne dzieci. Czyli może myśleć, że Bingo potrzebuje pomocy w tych obszarach, albo że Bingo skorzystałaby z posiadania właśnie specjalnego takiego zainteresowania muzycznego. Muzyka jest szczególnym zainteresowaniem dla wielu osób autystycznych i od dawna spekuluje się, że Bingo może być spektrum autyzmu. Więc dzisiaj również zajmiemy się tym tematem. Zapraszam Was do odcinka. Moi drodzy, w odcinku Bingo postanawia wypróbować perkusję zamiast skrzypiec. Szybko uczy się grać sama i jest w stanie idealnie zagrać do piosenki, co jest niebywałą umiejętnością, żeby w tak szybkim czasie umieć grać na perkusji. To znacznie wykracza poza możliwości typowego pięciolatka, który po raz pierwszy widzi instrument. To też doprowadziło niektórych widzów do przekonania, że Bingo jest po prostu savantem, czyli to jest takim geniuszem lub cudownym dzieckiem. Ponieważ jednak Bingo ma na sobie słuchawki, nikt inny w sklepie nie słyszy jej gry. Co ciekawe, możliwe, że Bingo miała wcześniej jakieś lekcje gry na perkusji od swojego taty, tego nie wiemy, Benjiego. Talent perkusyjny Benjiego był prezentowany w wielu odcinkach Blue. Już w pierwszym odcinku Blue Benji gra na bębnach pośladkowych, w odcinku w cudzysłowie oczywiście. W odcinku pilotażowym Weekend gra pałeczkami perkusyjnymi na stole, a w odcinku 47 Sąsiedzi gra na perkusji w swoim garażu. Jeśli Bingo uczyła się od Benjiego, to mogłaby to wyjaśniać jej szybkie postępy, albo po prostu weszła, no jak to się mówi, podała się na tatę i stąd ma te swoje cudowne, niesamowite umiejętności jak na małe dziecko, które potrafi od razu grać na perkusji. Muzyczny easter egg jest tutaj troszkę takich nawiązań. Odcinek zawiera kilka muzycznych easter eggów. W sklepie muzycznym na ścianie wiszą albumy, które są oparte na prawdziwych albumach z prawdziwego życia. Nie wiem, czy to zauważyliście. Animatorzy tła do tego odcinka potwierdzili, że albumy to mieszanka różnych albumów, w tym albumów kompilacyjnych z lokalnej stacji rockowej Birsby 4ZZZ. Także widzicie, mamy tu nawet nawiązania do tego, co jest aktualnie, co jest w prawdziwym życiu w Australii, w Brisbane. Jeden z albumów to nawiązanie do aktora głosowego Benjiego, Dave'a McCormacka, który jest wokalistą australijskiego zespołu Custard. I jak wiemy, mamy też, że drugie imię Benjiego, Bendita się nazywa Custard, ma. Więc widzicie, jest tu bardzo dużo nawiązań. Ten album nazywa się We Have The Technology i został wydany w 1997 roku. Są też dwa albumy, które są nawiązaniem do innego animatora tła Blue, Ruba Kusa, który jest w zespole Fiesta Fiasco. Także jak widzicie, te osoby, które tworzą nam całą tą bajkę, całą tą serię, serial animowany, mają bardzo dużo takich konekcji, połączeń z muzyką, co jest bardzo ciekawe i nawet dostajemy tutaj z prawdziwego życia rzeczy, które są nawiązaniem do naszego ulubionego serialu. Jako fan serialu uważam, że te mini odcinki spełniły oczekiwania, chociaż nie do końca moim zdaniem, bo z jednej strony żałuję, że one są takie bardzo króciutkie, natomiast z drugiej strony fajnie, że poznajemy naprawdę niektóre rzeczy, których byśmy się nie spodziewali. Plasuje się na trzecim miejscu. Powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o perkusję, no to pod względem tego, jak ciekawe jest, to myślę, że naprawdę to jest top 4, top 3 tych odcinków.
które zostały wydane do tej pory. Odcinek zawiera kilka żartów, które mogą się wam spodobać, w tym żart o skrzypcach. Duże, małe, drewniane, różne drewniane, tanie, drogie. Także jak widzicie. Jest też żart o tym, jak sprzedawca nie może udzielić bingo żadnych lekcji, ponieważ ma RSL w swoim czteroporcie. Zauważyłem również, że odcinek potwierdza, że Europa istnieje w uniwersum Blue. Więc to jest naprawdę fajnie i prawdopodobnie mamy wszystkie te kontynenty, potwierdza to, które są w prawdziwym życiu, które mamy realnie. Odcinek jest całkiem spoko, powiem wam szczerze, nie wiem czy ktoś z was jeszcze oglądał ten odcinek. Dajcie znać w komentarzach, ponieważ no szczerze mówiąc ja tak nie przepadałem za tymi odcinkami krótkimi, no bo są one krótkie, naprawdę bardzo mało trwają, tylko że tak jak mówię, one ujawniają szereg fajnych rzeczy, szereg ciekawostek, które naprawdę mogą nam rozjaśnić i odkryć nowe tajemnice, które były w serialu.